Witajcie ponownie. W jednym z poprzednich materiałów przyjrzeliśmy się postaci Train i Tera i wspomniałem wówczas, że czas ponownie rzucić oko na Smile Room. Zatem dziś z głębokich, mrocznych tuneli przenosimy się do dalekiego, ponurego parku rozrywki, aby po raz drugi przyjrzeć się komuś, kogo już dobrze znamy, a może jednak nie tak dobrze, jak nam się zdawało. Dziś przyjrzymy się postaci Smile Room Hosta, co za tym idzie, rzucimy nowe światło na postać Smile Roomu. Zatem moi drodzy, rozsiądźcie się wygodnie, ponieważ dziś przyjrzymy się ponownie pokojowi uśmiechu. W ramach przypomnienia, bądź dla osób, które jeszcze nie wiedzą, kim lub czym właściwie jest Smile Room, zapraszam do mojego starszego materiału na ten temat. Jednakże jako, iż ma on już ponad rok i zdążył się dość mocno zdezaktualizować i zestarzeć, opowiem wam raz jeszcze krótką historię Smile Roomu. Jest 27 lipca 2006 roku. Oshawa, Ontario. Kręgielnia Neps Fun World. Trójka nastolatków pojawia się w pobliżu kompleksu, z czego dwójka z nich postanawia włamać się do środka. Trzeci zaś czeka na czatach. Budynek zawierał elementy rozrywkowe, takie jak kręgielnia, strefa zręcznościowa, czy nawet swoista sala gimnastyczna. Po wielu godzinach czekania, oczekujący na swych znajomych nastolatek, po nie otrzymaniu od nich ani znaku życia, postanawia wejść do kompleksu i ich odnaleźć. Niestety, poszukiwania zaowocowały niczym. Chłopak nie odnalazł swych znajomych, jednak w pewnej chwili odnalazł telefon komórkowy jednego z nich. Po dokładnym sprawdzeniu telefonu doszukał się znaleziska iście szokującego, które prawdopodobnie zmieniło jego życie na zawsze. Był w szoku, spoglądając na zdjęcie potwornej anomalii, która znalazła się na zapleczu budynku. Wydawała się być gigantycznymi, pionowymi ustami z krzywymi zębami, które zmanifestowały się w progu drzwi. Tuż nad nimi znajdował się napis Smile Room, pokój uśmiechu. Po zobaczeniu fotografii władze zajęły się śledztwem, które zakończyło się jednak niepowodzeniem. Ponieważ kiedy dotarli na miejsce wystąpienia anomalii, nie znaleźli niczego poza zwyczajnym ceglanym murem, który ponadto nie posiadał żadnych drzwi, czy też znaków, napisów. W trakcie trwania dochodzenia stwór nie był już częścią budynku. Sprawa zaginionych nastolatków prędko przeistoczyła się w ogromną tajemnicę, aż do dnia 15 sierpnia 2018 roku, kiedy to twórca jak i jej, tak i postaci Smile Roomu podzielił się nią na swoim Instagramie. W późniejszych miesiącach pokój uśmiechu pojawił się tu jeszcze kilkukrotnie. Przykładowo 3 października 2018 roku, w którym anomalia została uchwycona w trakcie przemieszczania się bądź rozciągania się. Zapewne mój i pewnie nie tylko mój pogląd na sprawę pokoju uśmiechu zmienił się 26 marca 2020 roku. W dosłownym tłumaczeniu gospodarz pokoju uśmiechu. Brzmi to słabo, co nie? Dla mnie jest to zainfekowane. To zdjęcie nie wydaje się posiadać jakiejś głębszej historii za sobą. Prezentuje postać, która wydaje się być pokojem uśmiechu, który stał się częścią innego organizmu żywego. Prędko rozpocząłem poszukiwania po wielu internetowych witrynach i odnalazłem coś naprawdę interesującego. Strona wiki poświęcona tworom Trevora Hendersona, do której link znajdziecie w opisie, czy też zagraniczny youtuber Billy Styler twierdzą, iż Smile Room Host jest człowiekiem, który padł ofiarą pokoju uśmiechu. Ja nazywam go zainfekowanym, a już mówię dlaczego. Pierw rzućmy okiem na sposób, w jakim powiedzmy Smile Room porywa swoje ofiary.
Telefon odnaleziony przez trzeciego nastolatka w dniu 27 lipca 2006 roku znajdował się na ziemi, zupełnie tak, jakby ofiara, jego dawny właściciel, upuścił go. To doprowadziło fanów do wniosku, iż pokój uśmiechu może posiadać wyrostek, przypominający język, którym przyciąga ofiary i prawdopodobnie wciąga je do środka czy coś. Możliwym również jest, iż Smile Room jest w stanie rozciągnąć się, co widzimy na tym zdjęciu. Patrząc na to zdjęcie, możemy wysunąć drugą możliwość ataku Smile Roomu. Możliwym jest, i osobiście sam tak twierdzę, iż może on zainfekować dowolną osobę, wejść na nią i przejąć nad nią kontrolę, czyniąc ją swoim żywicielem, gospodarzem bądź środkiem transportu. Chyba wiecie, o co mi chodzi. W ten sposób Smile Room może się przemieszczać. W jednym dniu może znajdować się w opuszczonym parku rozrywki. Jednakże tam odnajdzie potencjalnego żywiciela, który przetransportuje go do chociażby opuszczonego domu, gdzie sytuacja może się powtórzyć w kółko i w kółko ponownie. Stąd też w mojej głowie narodziła się pewna myśl. Co jeżeli jeden z nastolatków zginął wchłonięty przez Smile Room? Pogryziony zębami czy coś, przerzuty i połknięty. Natomiast drugi stał się nowym Smile Room hostem i w ten sposób opuścił budynek i przeniósł się gdzieś indziej. W taki właśnie sposób anomalia nie została zbadana, ani nic z tych rzeczy. A także patrząc na fakt, iż policjanci w trakcie rozpoczęcia dochodzenia na ścianie, na której Smile Room się znajdował, nie odnaleźli ani drzwi, ani napisu. Co zatem jeśli istota, którą Smile Room jest, ma możliwość tworzenia iluzji czy coś? Szczerze, jest to naprawdę fascynujące, jednak to wszystko, co wiemy. Nie wiemy dosłownie niczego więcej na ten temat. Mimo to jednak ta historia uczy nas, by uważać. Oczywiście w tym innym uniwersum, w tym innym świecie, w którym z pozoru wszystko jest takie same, tylko nasz świat jest rządzony przez nich, a co za tym idzie, wcale nie należy do nas. Nie możesz już zaufać swojemu znajomemu, nawet swojemu własnemu domu. Przecież co jeżeli pewnego dnia po wyjściu ze swojego pokoju nagle dostrzeżesz na ścianie drzwi, których nigdy wcześniej nie widziałeś i podejdziesz na tyle blisko, że drzwi się otworzą i ujrzysz zęby, a po chwili język wciągnie cię do środka. Cóż za dziwny zbieg okoliczności, nieprawdaż? W sumie to przecież każde paranormalne zjawisko to zbieg okoliczności, co nie? Przecież w końcu, gdyby nie padało, Georgie nie zbudowałby łódki, nie? Zboczyłem z tematu, przepraszam. A w tym momencie napiszcie koniecznie w komentarzu, co robicie, jeżeli pewnego dnia po długim posiedzeniu w pewnej części domu waszym oczom ukazuje się taki widok. Myślisz sobie, kurwa, zęby byś umył, ale co robisz? Napisz koniecznie w komentarzu nadal, a tymczasem rzucimy okiem na najciekawsze komentarze z ostatniego odcinka i łopanie. Pod materiałem, w którym odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, kim jest Train Eater, zostawiliście ponad 500 komentarzy, więc wybrać te najlepsze, najciekawsze, najbardziej kreatywne było mi bardzo ciężko, jednakże spokojnie, każdy z waszych komentarzy jest świetny i miałem wielki ubaw w trakcie ich czytania, jesteście po prostu najlepsi. A tymczasem pora przeczytać najlepsze komentarze z tamtego filmu. Interesującą taktykę zastosował dr Ludwig. Zostaje na stacji Train Eatera. Dobry, podrzuci pan na stację główną? Szczerze mówiąc, jazda z tym ziomeczkiem w Train Eaterze na pewno jest ciekawa. Zapewne każdy z was mógłby mu powiedzieć: ej, ziomuś, trochę twarde te siedzenia, nie? Panie konduktorze, remont by się przydał. Do interesującej konkluzji doszedł Xeonek z gacia. Jeżeli źle przeczytałem twój nick, to bardzo cię przepraszam. Ja czekam na pociąg, Train Eater przyjeżdża. Także ja. Co ty tu robisz? Przecież jesteśmy w Polsce i to jest bolesna, painful prawda. No przecież kto by chciał robić strasznego potwora na takim zadupiu dla tych typów w Ameryki, jakim jest Polska? No ale wiecie co, nie mamy na co narzekać, przecież mamy grubego, w lesie dziś nie zaśnie nikt. Taktyka Antonia Ananasa jest niezwykle rytmiczna. Ja czekam na ciuch ciuch, Train Eater jedzie. Ja
jedzie pociąg z daleka. Aż chciałoby się rzec, na nikogo nie czeka, konduktorze ła... Jak swoją drogą, czemu ja w tamtym filmie nie uwzględniłem faktu, iż może on być po prostu konduktorem, a to jest jego odpicowany pociąg? Co sądzicie? Urzekł mnie również bardzo komentarz użytkownika Avram. Ja czekam na pociąg, przyjeżdża train iter. Ja pierdolę, cóż można więcej rzec. Prawidłowo. Ale szczerze to pogadałbym z nim o tych siedzeniach, interesujące by było. Za to z konduktorem nie pogadałby TMXL.pl, ponieważ jego taktyka jest bardzo ofensywna. Train iter nadjeżdża, ja? O kurwa, spier... Rzuca cegą w train itera. Train iter, spier... It's illegal. Naprawdę uwielbiam was za te wszystkie komentarze, które zostawiliście pod ostatnim filmem. I wiecie co? W kolejnych odcinkach tej serii będziemy się ograniczać do 5. W takim razie 5 najlepszych komentarzy z serii co zrobisz, jeżeli zobaczysz pokój z zębami, dodatkowy pokój z zębami w swoim domu, pojawi się pod koniec następnego odcinka. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze i naprawdę świetnie mi się to czyta. A tymczasem napiszcie swoje propozycje co do dzisiejszego pytania, czyli co robisz, jeżeli dostrzeżesz smile rooma na ścianie, czy tam w drzwiach w swoim domu. I idę o zakład, że ktoś z was stwierdzi, żeby te wszystkie zęby młotkiem powybijał. Jestem pewien. A tymczasem co? Ja bardzo dziękuję wam za oglądanie i to już tyle w dzisiejszym materiale. Zostaw subskrypcję oraz łapkę w górę, jeżeli jesteś tutaj nowy oraz materiał ci się spodobał. Obejrzyj mi poprzednie materiały, wyczekuj także tych następnych. Jeżeli chcesz mnie jeszcze dorwać gdzieś coś kiedyś w internecie, to wbij na nasz serwer Discord Kosmiczne Bagiety, na którym możesz pogadać z wieloma wspaniałymi osobami oraz ze mną. A także na Instagrama, Snapchata, Twittera i wszystko inne znajdziesz linki w opisie. A tymczasem słowem końca chciałbym pozdrowić następujące osoby. Kabiak, Patka 710, Michało 505, FM 1208. Jeszcze odpowiadając na pytanie, Michało 505, zbrodnie z ekranu pojawią się w kolejną niedzielę. W poprzednią nie było jak za bardzo nagrać filmu, bo byłem w lesie. Pozdro dla tych wszystkich kumatych osób, spokojnie, ta seria wraca i będzie już bardziej regularnie. A tymczasem to już tyle na dzisiaj i pamiętajcie, że mimo wszystko w każdej legendzie zawsze jest ziarnko prawdy. Do zobaczenia w kolejnych materiałach i jeszcze chciałem was szybko poprosić albo polecić mój cykl filmów na temat Marble Hornets. Szczerze to niewielu z was w ogóle zapoznało się z tymi filmami, a myślę, że są bardzo ciekawe i zwyczajnie się wam spodobają. Spędziłem nad nimi mnóstwo czasu, jestem z nich bardzo zadowolony i każdy z nich trwa powyżej pół godziny, więc są to naprawdę solidne materiały, więc w razie czego wszystkich zapraszam o tutaj, do górnego rogu ekranu, a tymczasem co? Do zobaczenia w kolejnych materiałach, trzymajcie się ciepło i bezpiecznie, mówi do was Mondar, dobrej nocki, smacznej herbatki, cześć!